Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w odniesieniu do rządowego dokumentu Raport Polska 2011 Gospodarka, Społeczeństwo, Regiony, druk nr 59. Otrzymaliśmy bardzo obszerny i solidny dokument, z którego możemy się dowiedzieć o stanie gospodarki, o rozwoju regionów, o nastrojach społecznych, o sytuacji społecznej kraju. I chcę powiedzieć, czytając go bardzo uważnie, oczywiście każdy może sobie zaszczec, panie profesorze, wnioski. Natomiast nie wyczytałem ani w jednym momencie o Platformie. Pan w swoim wystąpieniu powiedział kilka razy o PiS-ie i tak moglibyśmy się przerzucać w nieskończoność. Natomiast chciałbym podyskutować o faktach, co się udało i oczywiście o tym, co się nie udało, bo są rzeczy, które nie udało się załatwiać i ten dokument wyraźnie pokazuje. Ale muszę powiedzieć, jako samorządowiec, bo pan pytał, jeszcze raz się do pana zwrócę, o strategię, która przyniosła efekt. Myślę, że rząd bardzo skutecznie trzymał się kierunku inwestowania w rozwój kraju poprzez samorządy i regiony. I to pokazało, że to był bardzo trafiony kierunek. Możemy mieć różne uwagi, pochodzimy z różnych regionów, możemy pokazać na wiele sukcesów, możemy również wskazać na rzeczy, które się nie udało załatwić i ten dokument to pokazuje, ale musimy się zgodzić, że nastąpił ogromny rozwój i po latach zapaści, żeby już nie mówić o cudzie, udało się gospodarkę ustabilizować, udało się zniecić tendencje rozwojowe, jeśli nawet my czasem nie zauważamy, to zauważa to świat. I mówi nam wyraźnie, pokazuje, co się w Polsce stało. I dzisiaj, jadąc do Warszawy w pociągu, mając wiele czasopism, wyczytałem kolejną wzmiankę o cudzie gospodarczym w Polsce i o przykładzie dla Europy i dla tych krajów, które stoją w kolejce do Unii Europejskiej, o przykładzie Polski. Oczywiście każdy z nas będzie uwypuklał to, jaki jest jego interes polityczny. Ale obiektywizm nas również, chociaż w stopniu podstawowym, obowiązuje. Oczywiście statystyk się podważyć nie da i muszę powiedzieć, że każdy z nas by tam miał powiedzieć, że spotkał się z dokumentem samobójczym i z rządem jakimś niespójnym, gdyby w swoim dokumencie się krytykował, pokazuje na osiągnięcia przede wszystkim. Tak. Natomiast powiedziałem za, szanowni państwo, panie marszałku, jesteśmy w wąskim gronie i dobrze by było, żeby w ten sposób się nie, po prostu nie spierać. Ta mównica daje szansę każdemu. Będą pytania, każdy będzie mógł zadać to pytanie, za czyje pieniądze. Przecież to są rzeczy tu niepotrzebne. Nie, nie, bez przesady. Ja kontroluję temperaturę debaty i nic panu specjalnie nie przeszkadza. Prosiłbym, żeby pan poseł nie był za nadwrażliwy. Tak jest. Są oczywiście, ja chcę powiedzieć o sukcesach i tak większość obywateli ocenia, że postęp w inwestowaniu, w zmianach, odniosę się do regionów, bo to jest mi najbliższe i na tym się dobrze znam, jest ogromny, jest niespotykany. Wystarczy zapytać ludzi starszych, wystarczy zapytać ludzi, którzy w Polsce nie byli kilka lat, jak widzą, jak dostrzegają zmiany w Polsce. To są obiektywne, najbardziej solidne oceny. One w większości zdecydowane są bardzo pozytywne. Natomiast nie trzeba żadnej filozofii, żeby rozumieć, że wiele rzeczy i nie wszystko się udało. Gdyby
udało się wszystkie problemy załatwić, to mówilibyśmy nie tylko o cudzie, o jakimś super cudzie. To jest niemożliwa rzecz. Myślę, że pracy i zmian, które musimy dokonywać, wystarczy jeszcze temu rządowi, przyszłemu i jeszcze przyszłemu, jakikolwiek by on był. Zmienia się rzeczywistość, zmieniają się warunki zewnętrzne. My cały czas musimy się do tego przystosowywać, ale trzeba powiedzieć obiektywnie, że wiele rzeczy się udaje. I chcę szybko, bo czas ucieka, przejść do spraw, których się nie udało. Nie udało się w sposób pełny, zadowalający ustabilizować rynku pracy. Tu możemy w wielu punktach dostrzec sprawy, które są bardzo bolesne, które trzeba za wszelką cenę zmienić. Dotyczy to szczególnie tych pokoleń krańcowych i młodzieży, i ludzi starszych. To jest wielki problem zatrudnienia młodzieży, problem wykształcenia młodzieży i problem, przeskoczę, pokolenia starszego, ludzi starszych, bo nie jest tajemnicą, że na naszych oczach zmieniamy się. Przybywa ludzi starszych i to wyzwala jakby nowe płaszczyzny, z którymi się musimy zmierzyć. Czeka nas w najbliższych latach przystosowania rynku pracy do zawodów opieki nad ludźmi starszymi, opieki zdrowotnej. To są wielkie problemy. Nasz rynek pracy tutaj jest dość ubogi. Jest również problem z młodzieżą, która ma marne wykształcenie, tak trzeba powiedzieć, zawodowe. Duża część tej młodzieży, po pierwsze, nie znajduje pracy, wpada w różne problemy, które prowadzą, ściągają tą część społeczeństwa do wykluczenia społecznego. Pominę fakt, że wyjeżdżają za granicę, bo to się nie najgorzej kończy. Zdobywają zawód, przywożą pieniądze i chcę dać przykład wczorajszej mojej wizyty w gminie na południu Polski, Ciężkowice, która lat kilka temu była uznawiana w województwie byłym tarnowskim za, no nie powiem za piedziałą, bo by się obrazili, ale bardzo biedną. Byłem w szoku, jak się to zmienia. Między innymi dzięki ludziom, którzy wyjechali za granicę, byli solidnymi, młodymi ludźmi, wrócili z pieniędzmi i tą gminę zabudowali. To są pozytywne rzeczy, bo oczywiście same wyjazdy wolałbym, żeby jak każdy z nas, żeby ich nie było. Ale to jest przykład, że te wyjazdy w dużej części kończą się dla ludzi, dla Polaków pozytywnie i dla Polski. Panie Marszałku, po rozpatrzeniu tego dokumentu, po dyskusjach w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego informuję, że będziemy głosować za przyjęciem tego dokumentu.